Witam was bardzo serdecznie, jestem Konrad Dowic, a to jest kolejny najmądrzejszy odcinek z symulatora Train Simulator 2020. Przepraszam was za to, że na jakiś czas przerwało transmisję i jeszcze jedna była powtórka intra. Niestety jest to spowodowane tym, że jakimś dziwnym cudem przerwało mi, nie wiem, OBS-a mi zacięło i w ogóle nic się nie działo i się transmisja zacięła. Wiem, że jest to osoba, która oglądała tą transmisję, jak wyszła. No może jeszcze tu jest? Nie wiem, zobaczymy, ale już mam nadzieję, że drugi raz się nie powtórzy. No, dobrze. O, teraz działa, ok. Dobrze, więc przejdźmy do gry. Good afternoon, tak? Mówią nam good afternoon, no witamy serdecznie. Mam nadzieję, że sam symulator nie jest za głośny. No i takim parowozem dzisiaj będziemy się poruszać. Odhamujmy więc skład. Dajmy nastawnik kierunku na maczce na wprzód, nastawnik. Dobrze, mamy na razie czerwone, bo jak widać pociąg przed nami sobie wieszcza. O, uruchommy sobie liczbę klateczeń na sekundę. Dobrze, 80% zapełnienia węglem. Mam nadzieję, że tyle nam wystarczy na dobry początek. I ruszajmy w takim razie. O, teraz mamy zatwierdzenia, więc ruszamy po malutku. O nie, poślizgu, nie może to nie być. Tego należy unikać. Mamy raz, dwa, trzy, cztery stacje po drodze. Coraz to bardziej dynamicznie, coraz to bardziej ciśniemy tej lokomotywie potłoka. Jedziemy 30. Nie wiem, czy to mil, czy to kilometrów na godzinę. Najprawdopodobniej jest to 30 mil na godzinę, bo w kilometrach wątpię, żeby to było. Jak to wygląda z widoku pasażera, jakże tego pociągu? No, chyba nawet z widoku... Lepiej się patrzeć z widoku pasażera niż z widoku maszynisty, bo w sumie i tam nic nie widać. O, zatwierdzony jest semafor przed nami, ale my i tak tu się zatrzymujemy na tej stacji. Ja to wam zaprezentuję z widoku pasażera. Możemy być w tym ostatnim wagonie. Żeby mieć jak najlepszy efekt na widoku na ostatni wagon. Bo no, co by nie powiedzieć, wagon ostatni jest zawsze bardzo ważnym wagonem, bo
nim najłatwiej jest szarpnąć. No ja ci to poślizgnął, panie, to piasecznicę trzeba załączyć. O. Się koła będą ślizgie. No i pierwsza lokomotywa wyjechała do semafor, ale skoro i tak był zielony, to co? Dobra, jest pod górę, dlatego można zahamować hamowanie awaryjne, a czemu? Dobra, sobie załączmy trochę rozgrzewania. Załączmy wody i dorzućmy. A on już. Dorzućmy trochę wody do kotła naszego. No tak to wygląda. No, jak mówiłem, parowozem Pennsylvania Railway. Dobra, wszyscy pasażerowie na pokładzie. Na pokładzie ważne, że teraz nie stracić jeszcze 50 punktów, bo za 900 punktów dostaniemy co? No, oczywiście dodatkową nagrodę. Teraz złoty medal otrzymamy, ale co będziemy 900 punktów, więc tylko 50 możemy tracić na poślizgu. Mam nadzieję, że już do nich nie będzie dochodzić. A my, mając 100%, jeszcze trochę dorzucimy do pieca, czekając, aż się pociąg odhamuje. Dobrze, pociąg prawie odhamowany cały skład, więc już dajmy trochę, 50% mocy. Cały skład został odhamowany. Trochę mniej tej mocy. No. Żeby właśnie nie szarpnąć zbyt bardzo, żeby pasażerowie nie poczuli się zbytnio nieswojo. I ruszamy pomału, tamten pociąg też rusza, tak żebyście nie widzieli tego wizualnego ruchu, że coś szybko się poruszamy, nie, po prostu obydwa pociągi naraz ruszają. Dlatego jest to tak widoczne. Trochę więcej mocy, mam nadzieję, że nie doprowadzimy do poślizgu, ani w jednym, ani w drugim. Mamy w ogóle na haku dwie lokomotywy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wagonów. I skład składa się z 12 pojazdów. Zacznijmy dorzucać sobie wody na spokojnie. Mam nadzieję, że mi się czat transmisji na żywo nie zaciął, żeby nikt nie miał pretensji, że nie odpowiadam, jakby coś pisał. Chociaż z tego co łączy i tak zminimalizowałem, no super. Mówię, super. Ewentualnie, jak już dobra, jak już zminimalizowałem to, zmniejszę trochę najwyższą głośność na 60% z symulatora, bo z tego co mi się wydaje jest odrobinę za głośno. No i na 70, dobrze, żeby nie przyciszyć za bardzo. I odświeżę sobie czat dla transmisji na żywo. O, w okienku. Wydzielę nowe okienko. O, pyk. I zminimalizuję sobie to. I wrócimy do naszej rozgrywki, zapiszemy sobie ją. I kontynuujemy, drodzy Państwo, kontynuujemy. Dobrze. Woda się napełniła, można dać trochę bardziej w ogarach mu. Oczywiście wszystko należy robić też, żeby nie szarpać składem. 25 mil na godzinę możemy się poruszać, idziemy cały czas właściwie w pionowo. Znaczy pionowo, no pod górę. 35 mil do stacji docelowej, mamy to zaplanowane na 80 minut do tej stacji docelowej, żeby dojechać. Więc... no to można powiedzieć, 40 mil w 80 minut to mamy jazdę właśnie tyle, ile teraz jedziemy przez cały czas praktycznie.
No sobie jednak na pewno pojedziemy. Niezbyt szybko. Co jest najgorsze, nie ma tutaj tempomatu. Tyle co wam powiem. Co cały czas muszę utrzymywać tutaj prędkość ręcznie. Widocznie była to również jedna z najtrudniejszych misji, bo pasażerskiej na tej mapie trudnej misji nie ma. Wszystkie są towarowe niestety. Dobra, odrobinę mniej tej mocy trzymać. Dać wodę i piec nam spadły. Więc również należy go rzucić. I docieramy do dosyć wysokiej wartości właśnie. Dajmy również tutaj odrobinę inne proporcje. Mam dostawy, żeby ciśnienie zbyt bardzo nam wzrastało w zależności od prędkości. No, może teraz będzie odrobinę lepiej. Nie, jeszcze trochę. O! Tak, myślę, że jest ok. Tej mocy, mój panie, bo za mało trochę. Coś tu jest z tymi parowozami, że tutaj to trzeba normalnie wszystko odpowiednio wyrobić, żeby i ciśnienie nie rosło za bardzo, chociaż ten kocioł jest automatyczny, że przy nadmiernym ciśnieniu upuszcza tej pary. To wiecie, lepiej sobie też regulować, żeby mieć ręcznie nad tym kontrolę. Widać woda w kotle również. Szybko spada. Widać, że potężna maszyneria, wam powiem, tu jedzie. O nie, przekroczenie prędkości. Nieźle, nieźle. Nie myślałem, że do tego dojdzie kiedyś. Staram się utrzymywać jednak. No wiecie, przekroczenie prędkości o 0,1 km na godzinę powyżej, to wiecie. Muszę sobie trochę napoju do szklanki wlać, wiecie, a i wątło męczy gardło. I to ciągłe mówienie do mikrofonu zresztą też, więc warto je nawilżać. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa dobrze. No można więcej mieć niż 100% wody. No dobrze.
Nalejemy trochę na zapas. I zapiszemy. Coraz to ostrzej pod tą górę moja, coraz więcej mocy nadaje, on coraz wolniej jedzie. No jest, na chwilę nie jest, nie da się ukryć. No, 110% to jest marsz. Już wiecie, 110% i więcej nie wejdzie. Dobra, trochę odpuściłem nastawnika jazdy, ale to daje większą moc. Aby lokomotywa mogła się rozpędzać. Dobra, z powrotem wracamy do innych parametrów. Skład sobie sam dohamuje. No, na prędkości optymalnej. Teraz on dopiero nadaje mocy dość, aby tą prędkość utrzymywał, ale też sam wiecie, żeby nie szarpnąć za bardzo wagonami. Ostrzejszy zakręt jest i pewnie do tego 30, no. Będą trochę ostrzejsze zakręty. Tak mi się wydaje w każdym bądź razie. No ten jeden tym bardziej jest ostrzejszy. Będziemy chyba pociąg towarowy wyprzedzać. O, tu ogólnie zakrętowa trasa jest trochę. Z tego co widzę. A ja potem mam nadzieję, że trochę nam dadzą przyspieszyć. Dobra, teraz pakujemy węgla i dajemy więcej mocy. Żeby nie przedabrzyć. Ale coś mi się wydaje, że wam się transmisje z Train Simulator 2021 się nie podobają, bo widzę nikogo tu nie ma. Na czacie. Więc no. Transmisje może i wam się nie podobają. Ale chyba odcinki tak, więc mam nadzieję, że odcinkami będzie większe zainteresowanie niż teraz jest tą transmisją. Oczywiście z tego też są odcinki nagrywane na żywo. Tak to zawsze u mnie na kanale bywało i cały czas to było tak samo.
dosyć mocno, mój panie, bo to widzę coś tu. Czy spinaczka górska, no idzie ciepło, coś zaczyna iść. No nie, już teraz dobrze, już się wprawił. Już można trochę odpuścić. Nie mówię, że mocno, ale trochę można. I nadać sygnał. Nie wiem, jaki baczność chyba to było. Kiedyś u nas w Polsce najbardziej żądał sygnał baczność. Jak oczywiście jeździły jeszcze parę wozy. No i na zmiany trochę wody, trochę wącza trzeba dorzucić. W sumie tak wygląda jazda parowozem, drodzy państwo. Trochę wągla, trochę wody i no pod górę trzeba jechać. W sumie podwójny skład, jestem ciekaw, czy pojedyncze też by sobie dały radę tak. Parowe lokomotywy. A na razie dwie jadą. No ciekawe, czy one w pojedynczej obsadzie jechały, czy też by sobie tu wyjeżdżały. Chociaż no teraz nie wydaje w 100% mocy, ale jeszcze jak tu bym się tym suwaczkiem trochę pobawił, to na pewno by inaczej wyglądało to przyspieszanie na trochę wyższym poziomie. Pamiętaj, że no tu PSI rośnie, więc no, o coś takiego, to widzicie, mocniej trochę przyspieszę. Że nie będziemy psuć naszych tu ustawień, bo na takim stopniu bardzo dobrze idzie. O, może coś pójdzie też coś samo dobrze. O. Najlepiej, bo utrzymuje mniej więcej prędkość. I może dobrze by było, żeby tak właśnie pozostało. Też mogłoby być trochę mniej wągla w tym palenisku. Dlatego, bo wtedy modulowałoby się mniejsze ciśnienie. A to by było właśnie bardzo dobre, żeby się produkowało mniejsze ciśnienie. Ze względu na to, że no na razie ktoś dużo aż nie potrzebuje. A, wyprzedzamy pociąg towarowy, tak swoją drogą. Odrobinę, bo odrobinę, ale szybciej jedziemy. Myślę, żeby nam tylko wody wystarczyło, bo te galony uciekają. Jazda pod górę, jeszcze trochę, chyba nam potrwa. No jak będzie szło tam dalej, że my tutaj będziemy jechać, to my teraz wyprzedzamy trochę ten towarowy pociąg, potem się zatrzymamy na stacji i on nas wyprzedzi. Mi się coś wydaje, że tak może być.
nie może mi się dobrze wydawać. To w ogóle ten parowóz? No parowóz, te same co ja mam. Duże trzy i jeszcze z towarowym. Teoretycznie będzie mniejszy ogień, będzie się produkować mniej tego, to będzie i coś zużywać wody. Tak bynajmniej mi się wydaje. I widzicie, już tak mi szaleje. Ciśnienie, bo to jest tylko 50%, a jak było 80%, to już straciło nie wiadomo czy. No cóż, idziemy pod górę, jakieś tam to ciśnienie też jest mi potrzebne. No nie powiem, że to już takie wysokie jak ci było. Chyba nie ma to taka krajobrazowa, co?